Wprawdzie wiele osób nie uważa grania na komputerze za sport, ale coraz bardziej przyjmuje się określenie e-sport. W ramach mistrzostw e-sportowych Igrzysk Europejskich gracze będą rywalizować w Katowicach na wirtualnym boisku w 2 grach. Impreza odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Łukasz Kądziołka. Gry komputerowe po raz kolejny zagoszczą w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, tym razem jako e-sportowe igrzyska. To pierwsze tego typu wydarzenie w Europie, gdzie drużyny amatorskie i półprofesjonalne poprzez drogi eliminacji łączą się w kadry narodowe. Tak? Także jest to nowe wydarzenie na mapie sportowej Europy. Zwykle były to drużyny prywatne, które trenują ze sobą codziennie przez lata. Natomiast tutaj wyłanialiśmy zawodników na przestrzeni 2 kwartałów, tak można powiedzieć. No i te drużyny będą rywalizowały ze sobą w 2 tytułach. Te 2 tytuły nie są tak popularne jak gry, w których rywalizują ze sobą zawodnicy w czasie już rozpoznawalnego na całym świecie Intel Extreme Masters, jednak kluczem doboru gier nie była popularność. W kontekście Igrzysk Europejskich było dla nas istotne, żeby te tytuły odnosiły się do sportu. Dlatego wybraliśmy i Football, i Racket League. Ta ostatnia bardzo szybko zdobywa coraz większą popularność i świetnie się ją ogląda. Wydarzenie odbywa się w ramach Igrzysk Europejskich, choć te z grami wideo się nie kojarzą, działacze sportowi nie chcą pomijać coraz mocniej rozwijającej się branży. Dzieci, młodzież zaabsorbowana jest wieloma grami, ale zależy nam na tym, żeby utrzymać i żeby były gry oparte o wartości ruchu olimpijskiego, szacunek, przyjaźń, doskonałość, fair play, żeby unikać brutalności, unikać wojen, bo to wszystko ma również mieć charakter edukacyjny. W ramach mistrzostw e-sportowych Igrzysk Europejskich do Katowic przyjedzie w ten weekend prawie 130 zawodników, delegatów i trenerów reprezentujących 28 krajów. Na najlepszych czekają medale i tytuły mistrzowskie. Odbędzie się również impreza towarzysząca o nazwie GE Festival, podczas której zaplanowano wiele gamingowych atrakcji, w tym gry retro i turniej tańca. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.